Kiedy powinien się tam zajmować? Ten sklep to tylko hobby, ja tak myślę, nie? Przygrywka. Sklep to tylko hobby. A jest agentem. agent Tomek, tylko głos, tylko cholera głosów mam mniej, kurczę, rady, nie? Ja poproszę jeszcze mocnego bojaku. Oj, kurczynko, nie poradziłem tego typu piwek. A, nie wolno. Czyli tam jest wystawka przy... O, to nie wiem. Ale pizza czy prawie? Zielony, zielony spodek. Zielony. Pomarańczowy. Nie, no zielony. Dobrze. No weźmie pan dwa od razu. Dobra. Kiberka, co? Naprawdę nie spodziewałem się, że będę do tego stosowała. A zobacz, ja cię zabrałam. Zobacz, jakie magiczne miejsce. Widzi pan? No. A to wiele osób tak chodzi. Na lecie to są tacy, które wejdą, mają jakieś zakupy, to jest pochodzi po drzwi i tak staje. A ja rozumiem, co się chce spytać. No. Nie mam powiedzieć, czy to przypadkiem? Nie, no przypadkiem, tak. Ilość, to razem liczyć wszystko, tak? Może pan powiedzieć raz. Ilość, tak. No, a pani tak ładnie tego, widzi pani? Jak pani da zgodę, to ja dopuszczę do idealnych. Tak. No jasne, bo pani to tak, zrobiła ładnie, że gdybym miał 20 lat mniej. No. A to możemy jakąś minutę zrobić, czy coś? Możecie państwo. Możecie ten będziemy w internecie? No jeżeli dacie państwo zgodę, to dajemy. Tak. Chcemy być w internecie, no. No bardzo dobrze, to no, ten potem ten. Co piłę. Dobra. Co piłę. Chcemy to zrobić. To już momencik. No nie, fajnie. Jak to pan wstawi, to będę przyjadę tu do pana i stawiam. Dobra. Niech to będzie troszeczkę. Cześć, witam was, Marek. Mam przed sobą dwójkę wspaniałych klientów, którzy twierdzą, że podobno przyszli mnie odwiedzić właśnie dlatego, że uważają, że jestem sławny. Jestem troszeczkę tylko rozczarowany. Dziewczyna nie ucałowała mnie na dzień dobry. No to jak macie na imię? Bartosz. Ania. Dwóch młodych, wspaniałych osób. Słuchajcie, dlaczego ich pokazuję? Dlatego, że część internautów mówi, że młodzież w Polsce jest tylko głupkowata. No to co? Nie zgadzamy się z tym. Wręcz przeciwnie, jesteśmy przeciwko temu. Słuchajcie, macie w tej chwili 4 minuty dla was. Powiedzcie, co chcecie, byle nie było w tym słowu wulgarnych, bo ja to tępię. Widzimy się wulgaryzmem. Tak. Ania, pozdrawię. Ja bym chciała pozdrowić Zapiotkowo oraz Piłę. Ja bym chciał pozdrowić całą Piłę, całe Zamoście z Piły i wszystkich bliskich, wszystkich znajomych. Cieszymy się, że możemy tutaj u pana gościć. Słuchajcie, no to jest... zaszczyceni wręcz. Słuchajcie, to jest, słuchajcie, rewelacja. Dziewczyna przyjechała do mnie aż z Piątkowa, a normalnie jesteś z Piły? Normalnie jestem z Piły. No to tym bardziej mi przyjemnie, ponieważ w Pile mam rodzinę. No, kurde. A ty to skąd jesteś? Ja jestem z Piły, ja jestem na jeden dzień tylko. Ach, rozumiem. Tak. Serce przyciągnęło do... Tak. Do pana. Do pana sklepu. Nie. Ja tutaj specjalnie przyjechałem, najlepsze żeby kupić u pana piwo. Najlepsze piwo Leszek. W Mikrusie. Tak, tylko po to przyjechaliśmy. Słuchajcie, jesteście wspaniali. I teraz tylko jeszcze ładnie, grzecznie powiedzcie. Wyrażamy zgodę na umieszczenie nas w internecie. Wyrażamy zgodę na umieszczenie w internecie. Jesteście wspaniali, pozdrawiam was. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.